Witam panie, witam panów, tu kapitan. Zagramy w Bloodborne. Nie regulujcie odbiorników, trafiliście na właściwy kanał. Jestem lekko przeziębiony, dlatego mój głos uległ małej zmianie. Jeżeli trafiłeś tu pierwszy raz, możesz uwierzyć mi na słowo, bądź też wziąć mnie za mało lata, który właśnie przechodzi mutację. Tak czy siak, dzisiaj wkraczam do zakazanego lasu. Jest to lokacja dosyć spora, duża, można się łatwo zgubić. I jeżeli ze mną zostaniesz, myślę, że nie będziesz miał większych problemów. Zrobimy to miejsce na dwie tury. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszą, w przyszłym zrobimy kontynuację. Tu się wdrapałem na to wzgórze, podwyższenie. Korzystając z terenu, skautuję otoczenie, obczajam wrogów. Polecam, bardzo przydatna taktyka. Zanim ruszymy dalej, przetestujemy pewnego glitcha, błąd, który się dowiedziałem niedawno. Zwróćcie uwagę na moją staminę. Okej, odnowiła się. Teraz zwróćcie uwagę, jak szybko odnawia się, kiedy nie mam zapalonej latarni. Okej, jest zgaszona? No dobra. Szybciej? Wolniej. Sami ocencie. Ponoć, kiedy mamy zapaloną latarnię, nasza stamina odnawia się wolniej? Sporo wolniej. Około sekundy wolniej. Tak było napisane gdzieś tam w GameSpotcie czy IGN-ie. No, przetestowałem. Być może to już jest spaczowane, jeżeli oglądasz to w przyszłości. Gdzieś kiedyś. Po iluś tam latach, miesiącach. Jak zwróciliście uwagę, zmieniłem pancerz. Powodem tego jest to, że potrzebujemy na tą lokację dużej odporności fizycznej oraz jeszcze większej odporności na ogień. Jak widzicie, wielu przeciwników ma pochodnie, palą się ogniska, a po kątach poukrywali się chłopcy rzucający, no nie kamienie na szaniec, ale słoje z oliwą, więc to ta kombinacja jest, jak wiecie, dosyć zabójcza. Tak w ogóle mam nadzieję, że jesteście wy przynajmniej zdrowi i cali. Nic was nie boli. Ja jeszcze niedawno byłem zdrowy, ale wiecie, to ta pora roku jest, że popołudnie są ciepłe, słoneczko, okej, a rano zimno, wieczorem zimno. Człowiek wraca z pracy, nie wiadomo jak się ubrać. Na kurtkę zimową jakąś za ciepło, za gorąco, na bluzę jeszcze za zimno, czy tam jakiś polar, i tak człowiek właśnie chodzi i ja przynajmniej się przeziębiłem. O, słychać psy. Okej, okay. Będę chciał, żebyście zaczęli zapamiętywać sobie, ponieważ wybieramy się do tego lasu, jak będzie łatwo się to zgubić. Chcę, żebyście zaczęli zapamiętywać sobie punkty nawigacyjne, takie miejsca, które łatwo zapamiętać. Na przykład te ogniska. Wiadomo, że kiedy pójdziemy tam, to wrócimy na początek, więc te ogniska będą naszymi punktami nawigacyjnymi. Będziemy też używać monet, może nie teraz jeszcze, ale tam dalej w las będziemy, będą nam potrzebne. Kolejnym punktem nawigacyjnym będzie ta polana z tymi kwiatami
I naprzeciwko tej polany jest taka odnoga. Tam jest powrót, a tu jest taka odnoga, do której wrócimy, żeby załatwić naszego tego skrzata. Obiegnijcie go, tak jak ja, i w ten sposób on już wam nie ucieknie tam, bo tam czają się kamperzy, trzy wrony. I jak was wszystkie trzy napadną, to może gdyby któryś z was miał mało życia, nie uleczył się, zapomniał, no to możecie być w tarapatach. W każdym razie bądźcie świadomi, że nie jesteście sami tutaj w tym małym zagajniku. Bo może ktoś was gonić, może chcecie uciec, żeby się wyleczyć, zaszyć gdzieś, no to tam właśnie są te śmieszne wrony. Tutaj jest ten przyjemniaczek. I po raz kolejny zaskakuje mnie jego przyspieszenie. Na moment odwróciłem wzrok i od razu mnie dopadł. Podnieście tutaj to i ruszamy dalej. Klimaty lokacji mnie osobiście troszeczkę przypomina klimaty gry Resident Evil. To była czwarta część. Resident czy też Biohazard, jak nazywają go w Japonii. Ten klimat, tak, zdecydowanie. W ogóle to jest genialny, genialny pomysł. Idziemy tutaj, widzimy te latarnie. Niby taka ostoja spokoju daje nam poczucie komfortu, oświetlona droga, możemy iść dalej. I kiedy pójdziecie dalej, to spotka was przykra niespodzianka. Nie polecam iść tą drogą. Zamiast tego pójdziemy tutaj. Pójdziemy... O właśnie. Na śmierć zapomniałem. Dosłownie na śmierć. O tej pułapce. Tak, tu przed bramą są, widzicie, deski. Wszędzie tam się deski generalnie. Musicie uważać, żeby nie wpaść, żeby nic się wam nie zwaliło, ani nie zawaliło pod nogami. Frontowe drzwi do tej osady. Generalnie widzicie, mamy tu kilku maruderów. Tam jakieś zebranie związkowców. Tutaj sobie chłopaki wypoczywają. Nie pójdziemy tą drogą. Pójdziemy drogą... Pójdziemy naokoło. Po mojemu to zrobimy. Nie pójdziemy frontowymi drzwiami. Tu widzicie, też można zejść od tej strony, zeskoczyć. Podniesiemy sobie... Spójrzcie, widzicie go tam? Jak się przyczaił. Nie wiem, widzicie go? O. Dokładnie tam. Tu dialog z bohaterką zanieczną. Generalnie nie chce z nami rozmawiać. Chce, żebyśmy zostawili ją samą, bo każdy hałas, każdy szelest, który robimy, przyniesie na nią nieszczęścia, a miała już tych nieszczęść pod dostatkiem i ma, generalnie ma dość. To też zrobimy, zostawimy ją samą i pójdziemy uśpić pieski. Jeżeli się pośpieszycie, to nawet nie dacie im szansy wyskoczyć z klatek. Bo one wyskoczą, uwierzcie. Oj, wyskoczą. I 4 czy tam 5 psów. No, może być problem. Ten koleś by nas tronował. I właśnie, nie dajcie się przygnieść przez bramę. Jeżeli zdążycie, to przeskoczcie na drugą stronę. Jeżeli nie, to on opóźnił nas mniej więcej minutę, nie dłużej. Bo jak pamiętacie, na przykład ten zombiak w Dark Souls, kiedy zamyka nam bramę tam przy tym wielkim metalowym dziku,
Opóźnia nas o sporo. Sporo nas opóźnia. Od kilku do kilkunastu minut nam zabiera czasu. Ten nie wyrządza nam aż takiej krzywdy. Więc nie ma co się tak naprawdę śpieszyć. To jest jaskinia. Tu przyjdziemy później. Są to dosyć spore jaskinie. Nie wiem, czy będziemy je robić w tym odcinku. Na razie kontynuujmy. Ruszamy przed siebie. Łatwo przeoczyć jest... przeoczyć jest... Bo widzicie, tu ogień coś się dzieje. Tą drabinkę. Od tego byśmy nie chcieli było. Na dachu czeka na nas kompletny zestaw pancerza. Ten się śmieje. Kto zamyka bramę ostatni? Tak jak mówiłem, opóźni nas zaledwie o chwilę. Tu gdzieś czai się jeszcze jeden porywacz. Ale w Jargul już byliśmy, więc... nie widzę potrzeby ginąć. Tego załatwimy go. Gdzie on był? Aha, wiem, tam. Prawie mnie załatwił. Jeszcze w tą jakąś taczkę się zaplątałem, czy coś. No dobra. Z prostej sprawy. Widzieliście. Okej. Okay. Tu, w tej chacie znajdujemy Ryk Bestii. Działa tak samo jak moc, bo też nazywała się, ten cud w Dark Souls. Odpycha przeciwników, rozbija przedmioty naokoło. A przydatne, kiedy mamy, jesteśmy okrążeni przez masę małych przeciwników. No i wkrótce będziemy, ale nie uprzedzajmy faktów. Załatwmy tych... kolesi. I gdybyście jeszcze się nie domyślili, widzicie, oni stoją na dachu i rzucają koktajlami Mołotowa. Gdybyśmy poszli dołem, to mielibyśmy ich wszystkich nad sobą, a tego naturalnie nie chcemy, więc załatwimy ich tutaj. I spróbujemy nie zdechnąć, jak ten pierwszy frajer, lepszy. Pierwszy, lepszy. O tym właśnie mówiłem, że potrzebna jest duża odporność na ogień w tej lokacji. Właśnie o tym. To miałem na myśli. Okej. Widzicie, tam na dole wygląda dosyć ciekawie. Wiele rzeczy się tam dzieje, niekoniecznie przyjemnych i zachęcających, ale będziemy musieli sobie niestety zamoczyć buty. Ale zamoczymy je na naszych warunkach, żeby to było jasne. Okej, musimy wrócić.
Chciałem ich tu wywabić. Ale zacząłem mnie od tego, co nie trzeba. Zaraz. O, okej. Dobra. Uspokoił się. Ciśnienie krwi mu się podniosło i musiał troszeczkę pochłonąć, dobra. Tak, o to mi chodziło. To jest. Teraz, jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie tam te dwie latarnie, czy tam trzy, o których wam mówiłem. Gdybyście zeszli tutaj, to zobaczylibyście, że to jest most, który jest zarwany. I wchodząc na niego, spadlibyście tutaj i bilibyście po środku tej wioski, otoczeni przez wrogów. W dosyć, no dosyć niefajnej sytuacji. Tutaj nie idźcie środkiem, bo jak widzicie, podłoga jest... Generalnie chłopcy wiedzą, że przychodzicie i stoją do was plecami, udają, że coś tam gadają, wymieniają jakieś te karty Pokemonów. Są turbówki, za moich czasów to się turbówki wymieniało. Wymieniają coś tam między sobą i... Kiedy do nich przybiegniecie, to wpadniecie w pułapkę, w dół. Zajrzyjcie do każdej z tych chat, bo widzicie, są tu poukrywane. Może nie jakieś spektakularne rzeczy, ale lepiej mieć je niż nie mieć. Zresztą widzieliście, co zrobiłem z tą mroczną bestią w poprzednim odcinku. Gdyby ktoś przegapił, polecam obejrzeć. Dosyć ciekawa walka. Okej. Okay. Teraz wpadniemy tam, ale tak jak powiedziałem, na naszych warunkach, czyli... Czekajcie... Tu... O! I co, nie było tak źle, nie? Ale, kiedy mamy tutaj trzy wrony i na głowę spadają nam jeszcze, nie wiem, tam tych trzech kolesi, i czwarty do nas strzela z góry, no to wtedy już nie jest ciekawie. Wtedy już nie jest ciekawie. Mam maksa tych flaszek. Muszę zacząć używać kul moich krwawych. Okej, okay, dobra, momencik. Teraz właśnie jesteśmy... zamoczyliśmy sobie właśnie buty. I, o! Śmiać mi się chce, bo... Trzeci raz mi nie wychodzi ten, czy czwarty nie wychodzi ten skok do przodu. I przypomniał mi się komentarz jednego z moich widzów, który też miał problemy z robieniem ataków wyskoku. On gra na klawiaturze. No widzicie, ja gram na kontrolerze i też czasami ataki mi nie wychodzą, więc nie ma co się stresować. Zmienimy broń! Jak widzicie, ten nasza kula, nasz page jest dużo lepsza do walki z tymi frajerami. Duży zasięg. Bardzo fajne, bardzo lubię tę broń. Szkoda, że takie małe obrażenia zadaje, bo gdyby zadawała, w sumie gdyby zadawała większe, to byłaby zbyt potężna. I chodzi o równowagę, więc wszystko gra. Nie garb się. A może budyń? Pograłem troszeczkę w
Dark Souls, tego z Holara, edycję z dodatkami i ze zmianami, ale jest tak makabrycznie wolny. Znaczy nie gra, w gra chodzi świetnie, śmiga 60 klatek, wszystko pięknie. Ale ciężko się przestawić, wiecie, z Bloodborne'a, gdzie no jest bardzo dynamiczna gra. To widać, słychać i czuć dosłownie na każdym kroku. Czekajcie, gdzieś tu jest wejście. Skrót jakiś tu. O. Dokładnie. Już mamy otwarty skrót. Możemy iść dalej. Ten etap może sprawić niektórym problemy, kiedy pobiegniemy na ślepo. Ponieważ... zaraz zobaczycie. Złatwmy tego snajpera. Teraz, biorąc lunetę, tak wygląda, jakby ktoś tam mógł być. Co? Pali się latarnia, tu niby drzwi, ale nie ma nikogo. Dobra. Odpalcie lunetę i zwróćcie uwagę. O, tutaj go bardzo dobrze widać. O, nawet wystrzelił. Działo. Te wieśniaki na tej zabitej deskami wsi mają działo. No i zaraz będzie się działo, chłopaki moje i dziewczęta, bo biegajcie od domu do domu, nie stójcie, nie przechadzajcie się, nie zostawajcie długo w jednym miejscu, bo no bo wiecie, za was czeka. Jeszcze ktoś? Czy to już... Okej, okay, teraz na ciebie kolej. Bam! Bam! I możemy odpalić salwę. Jeszcze jedno. Okej. Bardzo dobrze. Może możesz dalej. U góry jest skarb. Widzieliście? Mrugnęło tam. Będziemy tam trochę później. Pójdziemy tam troszeczkę później, chyba w przyszłym odcinku już. Chyba tak. Dobra. Wejdźmy tutaj i nie zapomnijmy o naszym kamieniu. Gra teraz, widzicie, rozdaje te podwójne kamienie na lewo i prawo. To jest taka mała sugestia dla nas, jako gracza, to byście może nie wiedzieli, żebyśmy wbili sobie więcej broni, może dwie, nawet trzy, na wyższy poziom, żeby móc używać różnych taktyk, bo różne taktyki mają różne zastosowania w różnych sytuacjach. Troszeczkę tak bez sensu i ogólnikowo mówię, ale no to jest niestety prawda. W tej wieży, w tym młynie starym jest bohater niezależny, bardzo fajny. Jest też wspaniała broń i jeszcze parę innych rzeczy. Zanim jednak to, uśpimy tego pana. To jest nowy rodzaj wroga, uwierzcie mi. Może nie wygląda, ale zobaczcie, ile ma hitpointów.
O, jest. Tak wygląda w całej swojej okazałości. Nie wiem, kto mu trwałą robił. Ale chyba na żel sobie robił te włosy, tak stoją. Tak mu sterczą. Otworzymy sobie najpierw skrót. Zanim cokolwiek mamy... Trochę nam się uzbierało tych... prawie chciałem powiedzieć dusz, ale się zatrzymałem w porę. Mamy dużo ech. Mamy echa, prawie 40 tysięcy, więc... Otworzymy sobie skrót. Bo jeszcze nie będziemy wracać. To jest w razie, gdyby nam się coś powinęło, nie poszło nam po drodze. Musimy wrócić na w sumie sam początek. Idziemy. No dobra, do jaskiń. W jaskiniach musicie patrzeć pod nogi. Zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Wspaniałe kwiaty, które odwracają naszą uwagę. Kwiaty czy grzyby. Pod nogach trzeszczą nam, pod nogami, pod stopami trzeszczą nam kości, czaszki, jakieś żebra. I tutaj bardzo łatwo jest się zsunąć. Tak zginąłem, tak spadłem. Tam na dole czeka na nas bardzo przykra niespodzianka. Plus do tego ta woda, ten szlam jest zatruty, więc momentalnie się zatrujecie i życie będzie wam dosyć szybko spadać. Teraz w jaskini mamy dwa rodzaje przeciwników. Jeden, pierwszy, dosyć oczywisty, maszeruje tutaj, kroczy przed nami. Drugi jest mniej oczywisty. Niewidoczny. Może skończmy najpierw z nim. Wow. Really? Nie zaatakujesz mnie teraz? Dziwne to było. Stałem mu dosłownie. Stałem od niego w odległości nieświeżego oddechu i... Nie wiem, dobra.
Spobiegniemy sobie tutaj. Tylko musi uważać na... na tych małych sukinsynów. Oj, uważajcie na nich. I na niego! Na niego też. Okej. Żyjemy. Zwróćcie uwagę, tak jak powiedziałem, na te kości. Ponieważ musi być jakaś przyczyna. To nie jest tylko tło, dekoracja w wszystkich grach z FromSoft. Wszystkie elementy tła, otoczenia mają swoją przyczynę. Nie są tylko po to, żeby tam były, bo wyglądają ładnie, ale są tam, ponieważ coś wnoszą sobą do fabuły lub do miejsca, w którym jesteśmy. Mówią nam coś o tej grze, o tym, co przedstawia nam, jaką ma historię, lokacja, w której jesteśmy, pokój, do którego wchodzimy. I zwróćcie uwagę, jesteśmy teraz w cegłach, jakieś murowane, czy w jakiejś piwnicy. I wciąż mamy, widzicie, jakieś ciała leżą, walają się wręcz. Tak jakby ktoś się tu zrzucał. Tak jakby ktoś tutaj może porzucał, może jakby ktoś się tutaj pozbywał. I wszystko staje się jasne. Jesteśmy na cmentarzu. Cmentarz. Nie jest to byle jaki cmentarz. Ponieważ jest to cmentarz w Yarmen. Tuż obok kliniki Josefki. I zatoczyliśmy pełne koło, moi mili. Pełne koło. Dużo czasu zmarudziłem w śnie, ale tego chyba nie będę pokazywał. Chcę jednak pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedno miejsce. I tym razem rozegram to inaczej, ponieważ moją pierwszą postacią postąpiłem... Zresztą, okej, zamknę się. Idziemy do przodu. Uważajcie, przed nami jest... ten przyjemniaczek. I tak, macie rację, ktoś napisał, że wysysa on wygląd, wizję. Ten insight nasz rzeczywiście nie złapał mnie aż do wczoraj. Wczoraj mnie pierwszy raz złapał. 2 punkty za każdym razem, kiedy nas złapie, więc lepiej nie dać się złapać. 2 punkty i masę życia, więc tak. Jest wrażliwy na obrzenia kłute, więc polecam dziabnąć go zwyczajnie. Wchodzimy na górę. Dobra, wszyscy załatwieni. Wchodzimy. O! Jesteśmy w klinice. Kto by pomyślał? Tym razem tylko weszliśmy od zaplecza. Czas się dowiedzieć, dlaczego Josefka nie chciała nas wpuścić. Czyżby miała coś do ukrycia?
Najpierw to, bardzo ważne. Pisemne zaproszenie. Zaadresowane do nas. Dyliżans zabierze nas, odjedzie ze skrzyżowania w Hemwick i zaproszenie jest do zamku w Kenhurst. Skorzystamy! Ale zanim... chcę wam coś pokazać. Czy tylko mi się wydaje, czy te schody wyglądają znajomo? Okej. O, nie możemy podnieść, ponieważ możemy mieć tylko jedną flaszkę z krwią Józefki. Dlaczego ten potwór ma krew Józefki? No to ciekawe. Wiele pytań, mało odpowiedzi. No dobra. Rozejrzyjmy się jeszcze. Nie, Józefka, moja kryzysowa narzeczona, dlaczego to zrobiłaś? Kochałem, ufałem. Nie. Cóż, są dwie teorie, dwa wyjaśnienia do tej sytuacji. Cóż, albo Józefka to prawdziwa Sucz, albo jest to ktoś zupełnie inny. Ponieważ jej głos, no cóż, przynajmniej dla mnie, ja słyszę różnicę. Poza tym zwraca się jakby do siebie w trzeciej osobie. Mówi, przyślij ludzi do kliniki Józefki. Nie do mojej kliniki, ale do kliniki Józefki. A więc, cóż. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. To tyle na dziś. Widzimy się w przyszłym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie.